warto upowszechniać wiedzę o Wojciechu Korfantym, bo tej wiedzy jest ciągle za mało. Wiemy, jakie są ograniczenia związane z nauką historii w szkolnictwie naszym, podstawowym, średnim, że tej nauki historii jest trochę mało. Takie uroczystości też temu mają służyć. Takie uroczystości mają temu służyć. Ale myślę, że propagować to należy nie tylko przy tych okazjach jakichś okrągłych rocznic. Trzeba o tym mówić więcej, ale nie tylko tu na Śląsku. Trzeba więcej o tym mówić także w naszej stolicy, w Warszawie. To się próbuje robić, bowiem będzie 21 maja uroczystość związana z nadaniem jednej z sal sejmowych imieniem Wojciecha Korfantego. Jak słyszeliśmy, na sali sejmiku będzie budowany być może pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie. Także tutaj na Śląsku jak najbardziej, ale czyli też i pamiętamy. Tak, pamiętamy. I powinniśmy pamiętać. Bo tych rocznie jest bardzo dużo, ale w zasadzie na Śląsku jest bardzo mało się obchodzi. Tak ogólnie. No tak to można powiedzieć, ale to też dużo zależy od tego, myślę, naukowców, historyków, którzy powinni badać bardziej ten okres, także i jako zadanie dla badań różnych, przenikających się, interdyscyplinarnych, wtedy w ten okres dwudziestolecia międzywojennego. Powstał Instytut Badań Regionalnych, który ma się tym zajmować przy Bibliotece Śląskiej. Jest to dopiero od niedawna założone, ale też myślimy, że on będzie takie zadanie spełnił. Dobra, dziękuję.